coraz większą popularność w sieci zyskuje upiorne nagranie ukazujące bawiącą się dziewczynkę i jej nawiedzoną lalkę. Takie przynajmniej można odnieść wrażenie, kiedy ogląda się film zarejestrowany przez zamontowaną w pokoju kamerę. Kamerę zamontował w pokoju zaniepokojony ojciec. Na nagraniu widać, jak jego niczego nieświadoma, radosna córka bawi się zabawkami. Uwagę przyciąga jednak coś innego. W pewnym momencie lalka w tle zaczyna ruszać głową i to nie raz, ale kilka razy. Na innym ujęciu widać, jak dziewczynka rysuje przy stole. Nagle w pomieszczeniu wzmaga się silny wiatr, który porywa kartki, a przedmioty zaczynają zmieniać swoje miejsce. Dziewczynka ucieka przerażona. Nie wiadomo, skąd pochodzi opublikowane na Facebooku nagranie, ani kiedy zostało zarejestrowane. Internauci spierają się, czy jest autentyczne i zwracają uwagę na różne szczegóły. A wy jak uważacie?